Fajnie. No, Biblię wyciągnij. Co? To co? Powiesz nam, co się stało? Jak to się stało? Jak Sylwester tancowałaś? Tak. No, bo powiem ci tak, że ciekawi jesteśmy, czemu w ogóle to się stało, jak to się stało, bo ja nie pamiętam, czy w ogóle pytaliśmy. No, ale jak to wyglądało, jak to wiesz, czy jak ci bolało, jak pojechaliście do lekarza, nie, co oni tam stwierdzili. No, przypuszczam, że jakieś prześwity nie robili. Coś stwierdzili. A to do mamy, co oni tam gadali, bo ja nie słuchałam. A ty nie słuchałaś, mamo. Lekarza nie słuchałam. Lekarz powiedział, że sobie koncertowo nogę załatwiła. Aha, więc było złamanie, tak? Było pęknięcie właśnie kostki. Mhm. Potem miała takiego siniała na koło kostki. Mhm. I opuchniętą tą nogę. Mm. No bo pamiętam, że wtedy jak przyjechałaś, to mówiłaś, że nawet nie wiedziałaś, że kostkę można w ten sposób załatwić. No bo on powiedział, że Ewelina złamała tą kostkę, to powiedzieli, że a kostkę ciężko złamać, pewnie zwichnięta. Mm-hmm. No ale nie jednak się da. Mm. A to gdzie to złamałaś? To... Strefie wysokich lotów. Co ty jest? Takie trampoliny. A, czyli bawiłaś się dobrze. Na urodzinach byłam. Aha, czyli byłaś na urodzinach, tak, i gdzieś tam na tych trampolinach rzeczy skakali i co? No i w berka graliśmy. Aha, i rozumiem, że co, biegałaś czy skakałaś wtedy? Przeskakiwałam z trampoliny na trampolinę. Aha. I... Znaczy oni zawsze tam robią rozgrzewkę, zanim wpuszczają dzieci. No tak, bo mięśnie i to jest tam. Ewelina opuściła rozgrzewkę, bo miała za niski cukier, poszła się napić. Aha. I jak wróciła, to było po rozgrzewce. Aha. Więc być może też... To też wynikło. Generalnie to tak jest, że jak się uprawia cokolwiek, to trzeba rozgrzać stawy, ścięgna, nie? Ona nie spojrzała, pytam jaki cukier. No, nie coś było, że... 60 coś było i poszło ten sok, jak chociaż było po rozgrzewce, zaczęli biegać. No. Dobra, i to było kiedy? W piątek? Nie, bo w niedzielę tu byliście, nie, tak? To było parę tygodni wcześniej. To było 7 grudnia albo 9 grudnia. Jak my tu byliśmy, to już 2 tygodnie było, tak? Aha, tu już 2 tygodnie chodziła z tym. A. 9 grudnia. Aha. To też była niedziela i ona, tak jak byliśmy w niedzielę, to ona już jakby 2 tygodnie miała. 2 tygodnie miała. Czyli 2 tygodnie chodziła z tym. Tak. Ale co, jak ściągałaś to co, to bolało cię, mogłaś stanąć na palcach czy nie? Próbowałaś? Nie mogłaś. Czyli po prostu... jak po modlitwie stanęłaś na palcach i co? I od razu widziałaś różnicę? Tak. Wiedziałaś, że jesteś zdrowa, że nic ci już nie jest, tak? Tak, ja już potem w protezie to nie chodziłam. Już to nie nakładałam jej. Chyba, że tylko to już... Nie, to już koło... Ale przedtem by to było niemożliwe, tak? Niemożliwe. I co? I później co? Pojechaliście do lekarza? To już mąż był z nią. Mąż. I co? I co powiedział lekarz? Że co? Obejrzał tą kostkę i tak powiedział, no ortezy już nie musisz nosić. Ktoś tam potem patrzył na te zdjęcie, ja tam pęknięcia nie widziałem nigdzie, to... No, inny lekarz. Jeden widział, drugi nie widział. Jeden widział, drugi nie widział. Okej, ale w każdym razie rzecz zmieniła się po modlitwie. Tak. Czyli doświadczyłaś Bożego działania w swoim życiu już, tak? Tak. Czyli wiesz, że Bóg już istnieje. Ja zawsze wierzyłam, że okej, ale nie doświadczyłaś Jego działania, tak? A teraz już wiesz. Tak. Dobra. No i to chciałem usłyszeć. Bo niektórzy nie zauważają tego. Niektórzy mówią, że o, jakąś moc, jakaś coś, tego nie, no. Fajnie. W sumie przygotowałem co innego na dzisiaj. Ale w związku z tym, że są dziewczyny i minął ich temat, który przygotowałem wcześniej dla nich, nie, w zeszłym tygodniu. Więc delikatnie powtórzymy pewne rzeczy, ale chciałbym też... Mam prośbę. Nie gadajcie między sobą, jak ja gadam. Dobra? Bo was rozdzielę. Jak w przedszkolu. No, więc co? Fajną rzeczą jest, że na pierwszy raz, kiedy przyszliście tutaj, mogliście doświadczyć czegoś takiego właśnie Bożego działania, nie? I wierzę, że to nie jest pierwszy i nie ostatni raz i że będziecie doświadczać, chciałbym, żeby wszyscy doświadczali tego, żeby ta relacja z Bogiem i to działanie Boga przez człowieka było takim naturalną rzeczą, nie? Bo o to chodzi, żeby to wszystko było takie naturalne, nie? Żeby to nie było tak, że przyjdziecie, ktoś tam przyprowadzi do Jarka i Jarek załatwi sprawę, nie?
Tylko chciałbym, żeby to było na tej zasadzie, jak spotkacie kogoś, kto ma problem, to wy to sami załatwicie. Okej? Okay? To, bo taki jest cel naszego spotkania. Wszyscy się po prostu musimy uczyć. I ja bym chciał, żebyśmy wszyscy, zresztą nie tylko ja, ale wierzę w to, że Bóg też chce, żeby każdy wierzący robił te rzeczy, do których jest powołany przez Boga, nie? Czyli żeby na chorych kładł ręce, a ci żeby zdrowieli, nie? I to jest ogólne powołanie dla każdego wierzącego. Każdego, kto wierzy. Tam jest napisane, ci, którzy uwierzą, takie rzeczy będą mi towarzyszyć. Takie znaki będą mi towarzyszyć. Czyli każdy wierzący powinien to robić. Każdy. Bez względu na to, w jakim jest miejscu. Mało tego. Nie jestem przekonany. I doświadczyłem tego już parę razy. Osoba świeżo narodzona na nowo robi większe rzeczy, może robić większe rzeczy, doświadcza większych rzeczy niż osoba, która jest narodzona już długo i już trochę skostniała. Bo ma taki świeży power. Bo doświadcza Bożych rzeczy, Bożego działania w swoim życiu i po prostu wszystko jest możliwe dla takiej osoby. Jeśli możliwe było, żeby Bóg jej przebaczył grzechy, w których chcąc, nie chcąc, gdzieś w podświadomości wiedziała, każda osoba wie, że coś nie do końca jest w porządku, tak? Każda. Nawet ta, która mówi, że wie, że nie jest złą osobą, nie? Że są gorsi od niego, to i tak wie. Jeśli Bóg przyprowadza do miejsca, w którym objawia ci grzech, kiedy Duch Święty pokazuje ci grzech, to pokazuje ci go po to, żebyś ty pokutował z tego grzechu. Żebyś mógł być oczyszczony, uwolniony, żebyś po prostu przyjął Jezusa jako swojego Pana, Zbawiciela. I w momencie, kiedy to się dzieje i masz tą świadomość, że to się stało, to praktycznie nie ma dla ciebie żadnych ograniczeń. Bo kojarzycie ten moment, w którym narodziliście się na nowo? Takie po prostu pełne, bezwarunkowe takie zaufanie do Boga? No chyba każdy, nie? Mieliście takie, Bartek, doświadczenie? Byłaś takie świadome, jak mówisz. No. Tak, ale to był proces, mi się wydaje. Nie, znaczy wiedziałem, że coś stało. Że coś się stało, no. A potem jak czytałem Biblię i wiedziałem, że jestem dzieckiem Bożym, to się odnosi do mnie, to wtedy tak. Ale mi chodzi, wiesz, o tą takie zaufanie do Boga. A. Że już go chwyciłeś za nogi. Nie wiem, czułem wtedy tak, jak mówisz. Nie, o, widzisz, ja... Większość ludzi czuje, nie? Ale to wszystko zależy od tego, w jakim jest miejscu, bo człowiek, który... nie ma jak gdyby takiej świadomości tej religijnej zbudowanej, nie? Czyli wszystkich jakichś tam doktryn w głowie, czyli tych klocków, tych warowni, które po prostu muszą być zburzone, żeby człowiek się narodził na nowo, no to człowiek taki z ulicy, jak zły człowiek, który doświadcza takiego Bożego dotknięcia, no to po prostu to fruwa. To jest na zasadzie takiej, że po prostu nie masz żadnych ograniczeń. To tak jakby ci ktoś ręce rozwiązał, proszę ja ciebie, mógłbyś własnymi rękami jeść, nie? Jest po prostu zupełnie inny czas, nie? I ja wiem, że po prostu wielu z nas doświadcza takich rzeczy, że po prostu wtedy naprawdę dzieją się rzeczy. Ty po prostu coś mówisz i się dzieje, działasz i się dzieje, nie? Ja jak pierwszy raz pamiętam, jak doświadczyliśmy takiego... takiego spektakularnego uzdrowienia, nie? To wiecie, dla mnie wtedy to już było, nie było rzeczy niemożliwych. W sensie takim, że po prostu wiedziałem, że wszystko się stanie, nie? I w tym zaufaniu to po prostu, wiecie, kładłem ręce na wszystkich, nie? Bez względu na to, co i jak. Aż do momentu, w którym po prostu złapaliśmy z Danusią faceta, który kulał się o lasce i zaproponowaliśmy mu modlitwę. A on mówi, no spoko, nie? To... Módlcie się, tylko że ja nogi nie mam, nie? I wtedy nas po prostu siadliśmy, nie? Tak na zasadzie, wow, coś wielkiego, takiego, wiecie. Nagle po prostu, wiecie, skakałem 1,50 m, a ktoś mi postawił poprzeczkę 2 metry, nie? Skoczek, który po prostu skacze, nie? Co ćwiczy, to po prostu ćwiczy stopniowo, 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 nie? Aż do momentu, kiedy po prostu nauczy się przelatywać nad tą poprzeczką, mówię o skoku wzwyż, nie? Nagle po prostu, wiecie, ktoś podniósł nam poprzeczkę i myśmy się przestraszyli tej poprzeczki. Na zasadzie takiej, że wiecie, to jest coś niemożliwego dla mnie, nie? Dla dziecka, które ma taką ufność,
jak ojciec coś powie i ma zaufanie do ojca, to po prostu w ogóle nie ma żadnych granic. Jak dziecko stoi, nie wiem, na pierwszym piętrze i tata mówi skacz, złapie cię, to po prostu dziecko skacze. Nie kalkuluje, ile waży, jaki jest wiatr, czy ojciec czasem nie ma śliskich rąk, a może mu wypadnę, a może mnie oszukuje, a może mnie nabiera. Rozumiecie? Czyli po prostu wszystkie te doktryny, które my mamy, jakieś takie świadomości, które mamy w głowach, one nas po prostu ograniczają. One sprawiają, że mamy gdzieś tam z tyłu głowy wszystkie niemożliwości. Kiedy chodzimy takim zaufaniu do Boga i doświadczamy Jego różnego rodzaju działania w naszym życiu, to praktycznie nie ma tych ograniczeń. Aż się skujesz, nie? W sensie takim, że popełnisz błąd. Jeśli wiesz, że to ty popełniłeś błąd, a nie, że Bóg popełnił błąd, nie zwalasz tego na Boga, to dalej masz to zaufanie, nie? Poprawiasz się i dalej masz zaufanie do Boga. Stąd doświadczyłaś już Bożego działania i możesz doświadczyć więcej. Teraz musisz tylko za tym iść, nie? Pierwszą rzeczą, którą trzeba po prostu zrobić, to chcieć poznać Boga, nie? Boże po prostu działanie, jaki Bóg jest, jak On funkcjonuje, jak Go można poznać? Przez Słowo Boże, nie? Czytając, słuchając Biblii, Nowego Testamentu. Bo tylko wtedy po prostu dowiemy się, jaki Bóg. Ja ci mogę opowiedzieć, jaki Bóg jest, ale to tylko będą moje opowieści. Będziesz znała Boga z moich opowieści. Ale jak przeczytasz Jego Słowo, to poznasz Go takim, jak On chce ci się objawić, dlatego że Duch Święty objawia nam Słowo. Prawda? Prawda. No. Wracając do tematu, będziemy mówić o uzdrowieniu. Mówiliśmy o wierze, o tym, ile wiary jest potrzebne, żeby cośkolwiek przyjąć. Ile wiary potrzebowałaś, żeby zostać uzdrowiona? Czułaś jakiś, nie wiem, jak to było? Wziąłem cię tam na stronę i z czego się spodziewałaś? No, że już pewnie będę mogła chodzić normalnie z tobą. Tak? Ale spodziewałaś się tego? Oczekiwałaś tego? W sensie nie spodziewałam się, że to... Tak będzie, tak? Ale wiedziałaś, że to się zmieni, tak? Tak. Wiedziałaś, że to pomoże, tak? Tylko nie wiedziałaś, że to po prostu będzie nagle, nie? Mhm. A pytanie moje, czy czułaś coś w trakcie modlitwy? Coś... Czy nic? Czyli nie wiedziałaś tak naprawdę, czy zostałaś uzdrowiona? Nie. Co musiałaś zrobić, żeby stwierdzić, że zostałaś uzdrowiona? No wtedy stanąć na te palce. Stanąć na palce. I dopiero wtedy się dowiedziałaś, że zostałaś uzdrowiona, tak? Wcześniej nie wiedziałaś. Po modlitwie nie wiedziałaś. Nie. Dlaczego ją wypytuję? Bo chcę wam pokazać, jak to działa. Ona nie wiedziała do momentu, kiedy nie stała na palce, że została uzdrowiona. Czyli jak chcesz zobaczyć swoje uzdrowienie, to musisz zrobić coś, czego nie mogłeś zrobić wcześniej. To, co mówiliśmy, tak? Bo ona zrobiła, ja jej powiedziałem, zrób to, czego nie mogłaś zrobić. Ona co? Uwierzyła mi, że może to zrobić. Tak? Bo generalnie, wiesz, jak masz świadomość, że jak staniesz na palce, to ci to boli, no to robisz to bardzo ostrożnie. Najpierw sprawdzasz, czy wiesz, rusza. Ona po prostu zrobiła tak. O, nie boli. I wiecie, i jak człowiek z uschłą ręką, jak mu Jezus powiedział podnieś rękę, to on ją po prostu podniósł. On nie wie, tam nie jest napisane, że wiecie, że ta ręka, nie wiem, tam zaczęła go mrowić, nabrała innego koloru, że to był jakiś proces długi. Nie, on po prostu ją podniósł. Zrobił coś, czego nie mógł podnieść. Nie zastanawiając się nad tym, czy może podnieść. Bo powiem wam szczerze, gdyby się zastanawiał, to by jej nie podniósł. To, co chcę pokazać, to pokazać, w jaki sposób działa wara. Że to jest po prostu coś takiego automatycznego, gdzie nie ma czasu na kombinowanie, na zastanawianie się, na wiecie, to jest taki, to jest coś, co działa jak gdyby impulsywnie, nie? Po prostu robisz coś, nie? Gdzie nie masz czasu na zastanawianie się. A co będzie, a gdyby ona się zastanawiała i mówi tak, co będzie, jak stanę na palce i będzie gorzej zamiast lepiej? Ale nie miała czasu pomyśleć.
Oczywiście. Ja się zastanawiam. Szczerze? To ja się zastanawiałem nad tym. Ja się nad tym zastanawiałem, nie? Natomiast ona nad tym się nie zastanawiała. To jest działanie takie, nie? My oczekujemy, że wiara to jest coś, co w nas, nie wiem, tam zaczyna wiecie, że ona rośnie i jak rośnie do jakiegoś tam rozmiaru, nie? To wtedy coś zrobimy. Powiedzieliśmy, że wiara, wystarczająca wiara, żeby cokolwiek otrzymać od Boga, to jest ziarnko gorczycy. To nie to polskiej gorczycy, które wygląda jak, nie wiem, jak ziarno... Małe. Jest małe, ale to gorczycy, to izraelskie, to jest po prostu jeszcze mniejsze jak ziarnko tego. Jak, i tak, jak ziarnko piasku, albo jak pył praktycznie, nie? Bardzo małe. Wiecie, ja o tym nie wiedziałem, dopiero ktoś tu chyba powiedział, ten Zbyszek, tak? Czy jakby tam z tego... Witek. To on powiedział, że się różni i zacząłem szukać na internecie. Kurczę, i zobaczyłem, że to jest, nie wiem, no to jakby 1 do 10. Jest różnica jeszcze taka, tylko wtrącę, bo to ziarnko gorczycy jest suche, normalnie. Mm-hmm. A te, które my zazwyczaj widzimy, to ono zazwyczaj jest widoczne w musztardzie albo w kiełbasie. Ono jest napęczniałe, bo tam jest takie duże. Aha. Czyli różnicy nie ma jakiejś tam wielkiej? Prawdopodobnie niewielkie, jeżeli już to niewielkie różnice, okay. Między izraelską a polską. Dobrze, więc tak to niech to będzie Polska. Nie nasiąknięta. Będzie Polska nienasiąknięta, ta sucha. Tyle wiary jest potrzebne, żeby otrzymać cośkolwiek od Boga. Naprawdę. Dosłownie tyle samo wiary, żeby uwierzyć w to, nie wiem, no jak wyznajesz Bogu grzech, nie? Zrobiłeś coś złego. I jak przychodzisz do Niego i Mu mówisz, Boże, zrobiłem coś złego, to i to, dziękuję Ci, że mi przebaczyłeś, że Jezus za to umarł. Przepraszam Cię za to, nie? To co? To automatycznie wierzysz, że On to usłyszał i że Ci wybaczył. I że koniec, nie ma tego, nie? Że to już nad Tobą nie ciąży. Ile wiary jest potrzebne? Niewiele. Niewiele, jeśli nie masz w głowie doktryny, że musisz pokutować, zdrowaśki robić, jakieś tam różne rzeczy, że musisz teraz wszystkich przeprosić i tak dalej, i tak dalej, że musisz spełnić jakieś warunki, żeby Bóg ci przebaczył. Że po prostu są jakieś warunki. Jedyny warunek, żeby Bóg ci przebaczył, to jest uznać to, że ty to zrobiłeś, wyznać to i odwrócić się od tego. I to jest po prostu tak. Ile wiary potrzeba? Tyle co ziarnko gorczycy. Ale jeśli ty masz zbudowaną całą doktrynę, co ty musisz zrobić, to ci się wydaje, że tej wiary nigdy nie będziesz miał wystarczająco. Ale to jest kłamstwo. To jest właśnie diabelskie kłamstwo. To jest ta warownia w naszych umysłach, która po prostu gdzieś tam jest zbudowana przez różnego rodzaju doświadczenia religijne, takie, siakie i owakie. Wyniesione w domu, przez pokolenia nas po prostu gdzieś tam uczyli jakiś bzdur na temat Boga. Nie znaliśmy Go, bo nie czytaliśmy Słowa, więc nie poznaliśmy Go osobiście przez Słowo, tylko znaliśmy Go z opowieści jak Job, który po prostu przypisywał Bogu wszystkie złe rzeczy, które po prostu diabeł robił, tak? To on, a to Bóg tak robi, Bóg tak robi, Bóg tak robi. I dzisiaj, wczoraj rozmawialiśmy z Bogusią i ona podała taki przykład, w którym pierwszy raz spotkała się z jakąś tam kobietą i syn jej zmarł w szpitalu. I ona powiedziała, że to Bóg go zabrał. Że to Bóg ją ukarał. Najczęściej tak mówią. Tak. Posłuchajcie, to jest największe diabelskie kłamstwo. Zawsze tak mówili, że jak wiesz, no tak. Ubiera ktoś, no to Bóg go zabiera, tak? No tak. Ale mało tego, że to nie to, że go zabrał, bo no wiesz, zabrał go, bo go chciał, bo coś tam, wiesz, ten, bo coś tam. Wiesz, całe historie są wokół tego, nie? Ale chodzi o to, że dopóki my budujemy na tym, co my słyszymy, albo nie pozbędziemy się tego, co uczono nas przez całe życie, to dopóty nie będziemy mieć tej śmiałości w przychodzeniu, w takiej prostoty, w
przychodzeniu do Boga. Bo wszystkie te rzeczy, które mamy poukładane, to są po prostu warownie, które wyolbrzymiają tą podróż, ten dostęp do Boga, który sprawiają, że Bóg jest odległy. Że On nie jest blisko ciebie, że nie możesz przyjść do Niego w każdej chwili. Że nie możesz po prostu dotknąć Go, Jego, zobaczyć Jego działanie w swoim życiu. Zobaczcie, każdy, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Każdy musi wierzyć. Wiecie, oczywiście, że ludzie się modlą do Boga, nie wierząc w to, że On istnieje i że odpowie im w ogóle. Są ludzie, którzy po prostu modlą się, przychodzą do Boga i nawet i oni nie oczekują nawet nic od Boga. Oni po prostu uczynili to taką po prostu religijną tradycją. Jakieś zdrowaśki, jakieś tam różne po prostu różnego rodzaju rytuały, które po prostu mają udobruchać Boga. Że być może się zlituje nade mną. Słuchajcie, Jezus jest... On jest tym zlitowaniem się Boga nad człowiekiem. Jezus przyszedł właśnie dlatego, że Bóg zlitował się nad człowiekiem. Przyszedł, zapłacił za nasz grzech, uwolnił nas od tego grzechu. Ten grzech już nie oddziela nas od Boga. Jeśli uwierzyliśmy w Jezusa, wyznaliśmy Go swoim Panem, Zbawicielem, uwierzyliśmy, że On jest tym posłanym od Boga, tak? Tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, jak mówi pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Kojarzysz? Czy nie? Wiesz. Więc... Nie kojarzą go. Właśnie oni nawet nie wiedzą, że on jest. Oni jak to pierwszy raz słyszą, to po prostu są zszokowani. Mimo tego, że on jest tam, nie? Więc po prostu wystarczy ten akt wiary i praktycznie jesteś wolny od grzechu. Grzech już nie ma nad tobą władzy. A jeśli grzech nie ma nad tobą władzy, to wszystkie konsekwencje grzechu nie mają nad tobą władzy. Choroba nie ma nad tobą władzy. Ubóstwo nie ma nad tobą władzy. Wiecie, mówiąc, że ubóstwo nie ma nad tobą władzy, ja nie mówię o prosperity. Czyli, że po prostu teraz jesteś przeznaczony do tego, żeby być miliarderem. Rozumiecie? Bo co innego być w ubóstwie, a co innego mieć wystarczająco tak, aby jeszcze można było udzielać innym. Bo do tego nas Bóg przeznaczył, żebyśmy mieli tyle, żebyśmy mogli jeszcze udzielać tym, którzy potrzebują. To jest Boże błogosławieństwo dla człowieka. Żeby mógł się dzielić z tym, kto przyjdzie, poprosi go, bo, nie będzie, bo będzie miał mniej. To jest Boża wola dla każdego. Zdrowie jest Bożą wolą dla każdego. Dlaczego? Jezus zapłacił za to raz na zawsze. Na krzyżu, na pręgierzu, kiedy był biczowany, kiedy jego ciało było rozrywane, kiedy było po prostu, wiecie, biczowane, to było cięte, rozszarpywane. Stąd jak łamiemy chleb, to co? Rozrywamy ten chleb, nie? Mówimy, że łamiemy. Wiecie, najlepsze jest to, że wiecie, że słowo, to słowo łamiemy, nie? To ono jest po prostu... Tam generalnie chodzi o rozrywane, nie? Że po prostu, wiecie, rozszarpywane, rozdzierane, wiecie, my łamiemy, no można złamać, ale to też rozszarpać, rozerwać, nie? Czyli po prostu podzielić coś, nie? To słowo, bo kość żadna Jezusa nie została złamana, nie? I to było w proroctwie, więc jego, jak gdyby, ludzie zaś mówią tak, że jak to jest, że jego ciało, nie, że żadna kość nie była złamana, a ciało jego było złamane, nie? W sensie po prostu, bo nie rozumieją tego, że to jest to łamanie, rozszarpywanie tego, rozdzielanie tego, nie? Jego ciało było tak rozdarte, że po prostu nie było miejsca, nie było centymetra. Tam jest napisane, że po prostu było jedną raną, nie? Jedną raną. Czyli po prostu, wiecie, był zmasakrowany. Jak kotlet mam mielone. No był zmasakrowany, po prostu był zmasakrowany. Był jedną raną. Wiecie, w Izajasza, tam 53 rozdział, nie? To co, żeś możesz tam, wiecie, przeczytać? 53, tak? No, chyba pierwszego można. Albo trzeciego. No, pierwszego można czytać.
Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że wiecie, na obrazach widzimy Jezusa takiego pięknego. Tak? Jaki przystojniak generalnie, nie? Ja wiem, że na tych starych tych to tam przystojny nie jest, ale już na tych nowych to jest przystojny. Wyczesany, twarz taka, wiecie, nieżydowska. Bardziej europejski. Bardziej europejski, nie? A w Izajasza jest napisane, że on był po prostu... Stop. No. No. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Okej? Okay? Popatrzcie się. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Dokładnie. On był przeciętny. Czy nie wyróżniał? Nie wyróżniał się. On nie był jakimś, wiecie, Jolo. Takim, wiecie, wiesz, wykremowanym, wiecie, taki po prostu, wiesz, że... Chodząca piękność. Chodząca piękność, taki, wiecie, jak się to nazywa, ten, no... pedancik taki, wiecie... Nie, to był człowiek z wyglądu zwykły. No, potnik, no, cieszła. Tu nie chodzi, wiecie, o to, że on tam, wiesz, był, że tu sobie tam coś tam przeciął, wiecie, i tam, nie. Chodzi o to, że on wyglądem nie przyciągał. Był nawet takim... Średni bardzo. Średni, nawet taki odrzucający. W sensie takim, że po prostu, wiecie, że... Taki Żydek z Marbella, no. No, niezbyt fajny, niezbyt ciekawy. Wiecie, kobiety za nim nie biegały. Ale chodziły. Chodziły i łożyły na niego, ale z innego powodu. Za płótno się opało. Z innego powodu. Naprawdę, z innego powodu. Z tego powodu, że Bóg pobudzał ich serca. Nie dlatego, że był po prostu, wiecie... Wiecie, ja nie chcę nikomu ubliżyć, nie? Nawet nie wyglądał jak ja. Nie przesadziłeś? Wyglądał jak Grinch? Więc wiecie, to jest, popatrzcie się, to jest jedno z takich kłamstw, które jak się tak napatrzymy na te wszystkie obrazki, nie? Posłuchajcie, ludzie się takiego Jezusa będą spodziewać. Takiego. Kreują sobie takiego. Takiego se kreują i taki przyjdzie do nich. Przyjdzie taki Jarek, Nie, Jarek nie przyjdzie. Ale wiecie... Nie. Miał włosy, brodę miał też. Jest szansa, że przez ten lat jednak wypięknie. Znaczy, posłuchajcie, popatrzcie się. O tyle to uwielbione ciało zmieniło się, że oni go nie rozpoznali. Nie rozpoznali w ogóle. Że jak po zmartwychwstaniu nie był rozpoznany, bo wyglądem był zupełnie inny. Nie dlatego, że był po prostu zbiczowany, bo tylko ślady po gwoździach i w boku było, ale po prostu wyglądał inaczej, nie? I to mnie pociesza, że też będę wyglądał inaczej. Chociaż pewnie nie będzie to miało dla mnie już znaczenia. Okej, czytaj dalej. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Okej, poczekaj. Popatrzcie się, tak był zbity, że nie dało się patrzeć. Wiecie, to jak widzieliście kogoś, wypadek kiedyś samochodowy i ktoś był pomasakrowany, po prostu od razu odrzut i na wymioty, nie? Po prostu wygląd takiego człowieka, to Jezus wyglądał jeszcze... Raz. Ja widziałem raz taki wypadek, gdzie po prostu człowiek był bez głowy, nie? I to dla mnie było po prostu taką, wiecie, traumą, że ja długo jeździłem mniej niż przepisy pozwalały. Po takim doświadczeniu, naprawdę, bo miałem przed oczami ciągle to samo, nie? Więc to jest coś po prostu, co wiesz, patrzysz w ten sposób, nie? Nie chcesz widzieć tego, bo to jest tak okropne, to jest tak drastyczne. Ja wiem, że są ludzie, którzy po prostu napawają się takimi widokami, nie? Ja nie należę do takich. W filmie Pasja dobrze oddano. To w filmie Pasja to jest pikuś. No ale w porównaniu do wszystkich innych do wszystkich filmów, innych, to chyba najbardziej, tak. Nie? To ale to i tak nie jest doskonale. Naprawdę, i tak nie jest doskonale. Bo tam to rzeczywiście po prostu się kamina była. Czytamy dalej. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie,
A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Okej, okay, poczekaj. Popatrzcie się. On cierpienia i choroby nasze wziął na siebie. W jaki sposób? Przez co? Przez to biczowanie. Przez to katowanie jego ciała. W ten sposób właśnie on musiał to przejść, żeby móc wziąć nasze choroby, nasze cierpienia na siebie. To był warunek, żeby każdy człowiek miał dostęp do Bożego uzdrowienia. W momencie, kiedy Jezus wziął to na siebie, każdy człowiek przez wiarę ma dostęp do tego. To tak jakby ci się po prostu otworzył magazyn ze zdrowiem. Ty musisz tylko tam wejść. Nie wejdziesz inaczej, jak tylko ufając Mu i wierząc Mu. Ile wiary potrzebujesz? Tyle, co ziarnko gorczycy. To, co my robimy, to sprawiamy, ja się przynajmniej staram zrobić to w swoim życiu, ale też i w waszym życiu, żeby wszystkich tych przeszkód się pozbyć. Bo wiarę ziarnka gorczycy ma każdy. Tylko zamiast deponować ją w Boga, deponujemy ją w przeszkody. Angażujemy ją w nieboże rzeczy, zamiast w Boże rzeczy. Nie? Czyli po prostu wystarczy tylko ufać, zaufać, uwierzyć Bogu i tylko tyle. A my po drodze wierzymy w wszystkie przeszkody. A jeszcze tu nie jestem doskonały, tam nie zrobiłem czegoś, a tu się muszę czegoś więcej nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, po co są szkolenia DHT? Nie? Szkolenie DHT ma jeden cel. Pozbyć się wszystkich przeszkód. To jest tak zwane zabicie wszystkich świętych krów. Wszystkiego tego, w co ludzie wierzą, że jest przeszkodą, żeby przyjąć uzdrowienie. Albo żeby uzdrawiać innych. Bo ten cel tego szkolenia też jest taki, żeby jak gdyby pobudzić ludzi do tego, wierzących do tego, żeby oni, zachęcić ich do tego, żeby oni nakładali ręce na chorych i żeby ci chorzy byli uzdrowieni. To jest jedyna rzecz, która po prostu, który jest cel. Nie uczymy tam uzdrawiać, no bo nie jesteśmy lekarzami, specjalistami, więc żadnych tam magicznych mikstur nie tworzymy, magicznych słów albo coś takiego. Nie. Chodzi o to, żeby to było po prostu jak najbardziej proste. Żeby to miało po prostu taki efekt. Nakazać bólowi, żeby odszedł, nakazać kostce, żeby była zdrowa, żeby wszystkie tkanki były wolne, zdrowe i kazać pacjentowi zrobić coś, czego nie mógł zrobić do tej pory. Jezus nie modlił się nie wiadomo jak długimi modlitwami, nie? I w zależności od ciężkości przypadku. Wiecie, tak naprawdę to powinno być tak, że według doktryny, która jest nabudowana w ludziach, to ten człowiek z uschłą ręką powinien usłyszeć wcześniej kazanie. Powinien pokutować, powinien oddać życie Jezusowi, no wtedy nie mógł, ale mógł go uznać tak, uwierzyć w Niego, bo już wtedy ludzie wierzyli w Niego. No powinien tak, spojrzeć wstecz w swoje życie, czy czasem jego dziadek nie zabił jakiegoś Izraelity i pokutować z tego. Czyli po prostu, wiecie, wszelkiego rodzaju, wiecie, jakieś tam po prostu grzechy pokoleniowe i różne takie rzeczy. I dopiero wtedy powinien go uzdrowić. Ja Jezusa w ogóle to nie interesowało. Jezus tylko zapytał, wierzysz, że mogę to uczynić? Wyciągnij rękę. To jest wszystko, co potrzebujemy zrobić. Natomiast czasami jest tak, że mówimy raz, nic się nie dzieje, mówimy drugi raz, nic się nie dzieje, mówimy trzeci raz, nic się nie dzieje, a powinno się zadziać. I potem sobie stwierdzamy, o, widocznie ta osoba nie ma wiary. Albo coś blokuje, a być może jest jakiś demon, który tam coś, a może to, a może tamto, a może siamto, a może jeszcze jakieś inne rzeczy, które po prostu trzeba po prostu najpierw się ich pozbyć,
żeby osoba została uzdrowiona. Mama! Tam jest. Czyli wszystko to, co jest dookoła, trzeba po prostu wyrzucić, wymazać, spalić, przyjąć tylko tak, jak jest Słowo Boże, zacząć robić tak, jak robił Jezus, patrzeć na Niego, On jest sprawcą, dokończycielem naszej wiary, zaufać Mu, że to On robi, nie my, że to Jego mocą, że to się już wykonało, że On już tego dokonał 2000 lat temu, że było to przepowiedziane przez Izajasza, że zrobił to w Mateusza i Piotr to potwierdził. I po prostu uwierzyć w to. W prosty sposób. Ile wiary? Tyle co ziarnko gorczycy. Mniej więcej. Mniej więcej. To jest wystarczające. Ale uwierzyć Bogu. Takim szczerym, dziecięcym, prostym sercem. Przyjść do Niego, powiedzieć: wierzę Ci, ufam Ci, dziękuję Ci, że Ty to dla mnie zrobiłeś. Przyjmuję to. I oczekiwać tego. I zacząć działać tak, jakby to się już wykonało. Dlaczego? Bo to się już wykonało 2000 lat temu. Pamiętacie, jest taki wykład Karego. Wiara mówi o przeszłości tak, jakby już się wykonało. Czyli ona mówi po prostu w ten sposób, że człowiek w wierze mówi o rzeczach, które będą, jakby już były. W ten sposób wypowiada się o nich. Dlaczego? Bo ufa. Tak? W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale jest napisane, że jeśli tak wierzymy, że jeśli prosimy, wierzymy, że jeśli poprosiliśmy o coś, to już dziękujemy, bo już to mamy. Dlaczego? Bo Bóg jest, nie jest gołosłowny. I On powiedział, że jeśli o coś mnie poprosisz, to ja Ci to dam. Tak? Czegokolwiek zażądasz, w moim imieniu, Jezus powiedział, Ojciec da wam, aby wasza radość była zupełna. Więc tak naprawdę mówiąc z wiarą, prosząc z wiarą, już to masz. To już jest załatwione. Inny fragment mówi, że Ojciec wie, czego potrzebujemy, zanim Go o cokolwiek prosimy. Czyli w momencie, kiedy już powstanie myśl, potrzeba, to Ojciec już ją zaspokaja. My potrzebujemy tylko, wiecie, parawkę. Wiesz, to jest na zasadzie, umawiasz się na urlop, nie? I mówisz, idziesz do szefa i mówisz, potrzebuję urlop wtedy i wtedy. On mówi, okej, przynieś wniosek. Nie? Więc wypisujesz ten wniosek. Dlaczego? Bo już dostałeś obietnicę. Ty już wiesz, że masz ten urlop, choć on będzie dopiero za miesiąc. Ale już wiesz, że masz ten urlop. Potrzebujesz parawkę, on się podpisuje, zanosisz to do działu kat i urlop masz załatwiony. I nie częsisz się o ten urlop. Jedyne, o co się martwisz, to żeby była pogoda. Tak? Albo żeby, nie wiem, coś tam, co tam potrzebujesz, nie? Wiecie, tak działa wiara. W takim zwykłym, normalnym funkcjonowaniu tak właśnie działa wiara. Dogadujesz się, ktoś ci daje słowo, ty na to słowo robisz jakąś rzecz i później tylko czekasz, aż przyjdzie ten czas, na który się umówiłeś. Proste? Ja myślę, że to jest chyba najprościej powiedziane, jak tylko można wytłumaczyć. Stąd ja wtedy, co powiedziałem, każdy z nas w różnych rzeczach postępuje w wierze, ufając, wierząc, że coś będzie, tak? Podpisuję czek. Mówię, daję ci na przykład tam tyle i tyle pieniędzy, wypisuję ci czek, idziesz do banku z ufnością i w wierze, że po prostu ja nie oszukałem cię, że ten czek jest prawdziwy, że mój podpis się zgadza z tym, który tam ktoś sprawdzi i że te pieniądze są tam. Że to nie jest czek bez pokrycia, bo oni oczywiście nie dadzą mi pieniędzy, jeśli na moim koncie nie ma. No kiedyś tak było, nie? Że wiecie, szedłeś na pocztę i oni nie mieli możliwości sprawdzić, czy ty masz te pieniądze, czy ty nie masz te pieniądze. Dlatego była taka klauzura, że jeśli wystawiłeś czek bez pokrycia, to groziło ci za to 5 lat. Wiara jest prosta. Ona z założenia jest prosta. Ona nie wymaga od nas jakiegoś cielesnego sposobu działania, żeby ją zdobyć. Wiary się nie zdobywa. Jak głoszą różnego rodzaju nauczania, które mówią o tym, że potrzebujemy mieć wielką wiarę, żeby coś od Boga osiągnąć. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziecie wielkiej wiary. Jest napisane, choćbym miał całą wiarę i góry przenosił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie da.
Czyli można mieć całą wiarę, w sensie takim, że po prostu mieć wiarę, która można góry przenosić. To jest ziarnko gorczycy. Problem jest w tym, że ludzie nie wierzą w to, że ziarnko gorczycy jest wystarczające do tego, żeby przenosić góry. Jest coś po prostu, co jest tak wielkie, tak potężne, że po prostu rośnie przed tobą i to jest tak wielka góra, że nie ma szans. Stąd ludzie znaleźli sposób. Kopią tunele, chodzą góry, przechodzą góry, ale nigdy ich nie przenoszą. Ale to blokady są. To są blokady. To są blokady myślowe, które po prostu są gdzieś w naszym umyśle, które sprawiają, że po prostu wiecie, że nie możemy tego zrobić. Nie dlatego, że po prostu Bóg oczekuje od nas nie wiadomo czego. On oczekuje od nas prostej, dziecięcej wiary. Chodzi o to, żebyśmy weszli, wrócili do miejsca, w którym mamy prostą, dziecięcą wiarę. Taką zwykłą. Taką nie zbudowaną na jakiś tam, nie wiem, znajomości wielu słów czy coś takiego. Aczkolwiek znajomość Słowa Bożego i znajomość Boga pozwala nam zachować czystą wiarę. Wzrastać w wierze. W sensie takim, że ta mała wiara, że przez tą małą wiarę, posiadanie tej małej wiary doświadczamy coraz większych rzeczy z Bogiem. Coraz większych uzdrowień, coraz większych cudów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie jest tylko uzdrowienie. To jest wiele więcej. Przebaczenie grzechów. Wiecie, ile ludzi ma problem z tym, żeby przyjąć od Boga przebaczenie grzechów? Bo doktryna im powiedziała, że odpadłeś, że coś tam, że coś tam, że coś tam, że coś tam. Że źle pokutujesz, słabo pokutowałeś. Albo po wyznaniu nie czują Boga, nie czują Jego miłości, nie czują jakiegoś tam doznania. I stwierdzają, że o, to Bóg mi nie wybaczył. Bo jakby mi wybaczył, to ja bym się poczuł tak. Bo ktoś im powiedział, że jak przebaczył, to... I oni nie mają... I znaczy, że mnie Bóg nie... Rozumiecie? To są wszystko doświadczenia, które po prostu przeżywaliśmy. Uczyliśmy się ich przez całe życie i musimy się ich pozbyć. Kilogramy na głowie. Tak? Kilogramy to są warownie w myślach, w umyśle. Po prostu, wiesz, wielkie, nabudowane po prostu warownie, które sprawiają, że Słowo Boże nie jest skuteczne, bo jest niwelowane przez wszystkie te myśli. Stąd Jezus mówi, że co? Że mamy wszelką, nie Jezus, tylko Paweł, że wszelką myśl mamy poddać pod posłuszeństwo myśli Chrystusowej. Co to znaczy? To znaczy, że mamy myśleć jak Bóg. Myśleć jak Jezus. Nie jak nam mówi doświadczenie, nie jak nam mówi doktryna, nie jak nam mówi to, co przez całe życie żeśmy wiedzieli, tylko po prostu jak mówi Słowo Boże. To jest jak z Eweliną. Sorry, ale ja już zapomniałem, jak można imię. A Damian, dobra. No, problem z pamiętaniem ludzi. Ale uczę się powoli. Damy radę. To jak z Eweliną. Jakby ona miała nabudowane jakieś tam po prostu, wiecie, była w kościele jakimś tam chrześcijańskim. Takim protestanckim być może, nie? Gdzie... Wiesz, to trzeba chodzić tak, to czytałem, to trzeba mieć dużą wiarę, to trzeba, wiecie... To ona zanim by stanęła na palcach, to by 5 razy pomyślała, czy to jest możliwe w ogóle. Czy ja zasługuję na to? Czy ja zrobiłam wszystko, żeby Bóg mnie uzdrowił? A w związku z tym, że ona nie miała tego ciężaru w głowie, to zrobiła to. Tak? Zgadza się, Ewelina? Tak jest z każdym z nas. Z każdym z nas. I stąd po prostu, wiecie, wiele rzeczy nie bierzemy od Boga dlatego, że wydaje nam się, że nie zasługujemy, że nie dorośliśmy do wymiarów jakichś tam, w których możemy wziąć, że Bóg nam, no wiecie, naprawdę jest myśli, które nas ciągle gdzieś tam próbują oskarżać.
każdą taką myśl trzeba poddać pod posłuszeństwo Słowu Bożemu, Chrystusowi. Co mówi na ten temat Słowo? Jego ranami jestem uzdrowiony. Bóg mieszka we mnie, jestem Jego świątynią. Jego świątynia nie może być chora. Nie może mieć problemów. Jest czysta. Choroba to jest coś nieczystego. Coś, czego Bóg nie zaplanował. Czyli po prostu muszę mieć alternatywę. Muszę mieć słowo, które po prostu, wiecie, burzy tą warownię. Nie? Uderzam w tą warownię, która się po prostu gdzieś tam próbuje w mojej głowie rozbijać to. Czym rozbijać? Słowem Bożym. Przychodzi jakaś tam myśl, konfrontuje to z myślą Bożą. Myśl Boża wypycha tamto. Dlatego tak ważne jest odnawianie umysłu Słowem Bożym. Dlatego tak ważne jest, żeby czytać Słowo Boże. Żeby ten Nowy Testament nie był tylko, wiecie, jest problem, więc ja biorę i szukam, gdzie, żeby tam sobie jakoś poradzić z tym problemem. Bo wiesz, jak jesteśmy w tym miejscu, w którym musimy szukać, to znaczy, że nie chodzimy w tym. Że popatrzcie, ono musi być w nas zakorzenione. Jezus powiedział, jeśli moje słowo w was trwać będzie, żądajcie czegokolwiek chcecie, stanie się wam, uczynię to wam. Ono musi w nas być. To, co mówiłem też z pierwszego listu Jana, drugiego rozdziału, gdzie po prostu jest mowa o młodzieńcach, nie? Dzieci, one tam mówi, pamiętaj, że grzechy twoje są przebaczone, że on umarł, zapłacił za twoje grzechy i tak dalej, i tak dalej. Parafrazuję to teraz, nie? Ale do synów, o synach, o młodzieńcach mówi, zwyciężyliście złego, gdyż co? Słowo Boże mieszka w was. Nie ma innej możliwości zwyciężyć złego, jeśli w tobie słowo nie mieszka. Może to zrobić ktoś za ciebie. Brat, siostra, ale i tak ten zły przyjdzie i ty będziesz musiał mu się sprzeciwić. W jaki sposób mu się sprzeciwiasz? Słowem Bożym. Konfrontując Słowo Boże. Jezus, kiedy był kuszony, odpowiadał Słowem Bożym. My też musimy zacząć odpowiadać Słowem Bożym. Nikt za nas tego nie zrobi. Możemy być, nie wiem, w jakimś kokonie, w kościele, ktoś się pomodli, ale diabeł znowu przyjdzie. I będzie chciał cię okraść z tego, co otrzymałeś. Będzie chciał cię zaatakować. Stąd Jezus mówił, że co, jak uzdrowił kogoś, idź i nie grzesz więcej. Aby ci się co gorszego nie stało. Dlaczego? Bo grzech to przyciąga. Jak nie zmienisz swojego życia, będziesz żył dalej. Jak, nie wiem, jest palacz papierosów, tak? I on zachoruje na raka i zostanie uzdrowiony z raka, a nie rzuci fajek, to znowu zachoruje na raka. Dlaczego? No bo to z powodu tych fajek było, nie? Jak jest, nie wiem, gość, który pije i ma marskość wątroby i ta wątroba zostanie uzdrowiona, a on dalej będzie pił, to znowu będzie miał marskość wątroby. O to tu chodzi, nie? To nie to, że po prostu Bóg, o nie, tak, o nie przestałeś pić, no to omarz od razu. Nie, Bóg tego nie sprawia. To działanie, to ten alkohol, to ten papierosy, to te różne rzeczy po prostu działają w taki, a nie inny sposób, nie? I powodują, że po prostu twoje ciało źle funkcjonuje. Żadna osoba, którą Jezus nie uzdrowił, nie była nieśmiertelna. Każda umarła. Nigdzie też nie jest napisane, że już więcej nie zachorowali. Mogło być tak nawet, że wiesz, on został uzdrowiony, ale nie zmienił swojego sposobu życia i za tydzień znowu został chory. To jest spekulacja, bo tego nigdzie nie ma w Biblii, nie? Ale mogło tak być. Dlaczego? Bo widzimy to dzisiaj. Też nie było nigdy napisane, że jest na wieki wieków uzdrowiony. Nie, oczywiście, że nie jest. No oczywiście była tam taka sytuacja, kiedy po prostu Jezus powiedział, że ten nie umrze, nie? I wszyscy myśleli, że Jan, on nigdy nie będzie, nie umrze. Zawsze będzie żył, nie? Aż Jezus przyjdzie powtórnie, nie? Ale Jan to szybko wyjaśnił, że to nie o to chodziło, że oni sobie tak pomyśleli, nie? Gdyby Jan tego nie wyjaśnił, to byśmy go dzisiaj szukali. A skoro byśmy go nie znaleźli, to stwierdziliśmy, że Jezus już dawno powrócił, a teraz to nie wiadomo, co jest. Bo i takie spekulacje też są. Że pochwycenie tysiącletnie królestwo, że to już dawno było, a teraz to nie wiadomo, co jest. Teraz to chyba raj na ziemi, nie? Nie, raj do Paweł. No, więc wiecie,
to, co jak gdyby chciałbym, żebyśmy w tym funkcjonowali jako społeczność, jako Kościół, jako jedno ciało, to w takim, żebyśmy wszyscy wzrastali w Chrystusa, dochodzili do tego miejsca, w którym po prostu bierzemy te rzeczy. To, co robię, to staram się wam pokazać, jak to zrobić. Sam to robię. To nie jest tak, że wiecie, ale chcąc funkcjonować w tym, w zdrowiu, w tym, żeby nam nie brakowało, żebyśmy mieli, żebyśmy jeszcze mogli udzielać innym, chcąc uzdrawiać, wypędzać demony i robić te inne rzeczy, musimy wzrastać w Słowie. Nie dlatego, żeby mieć większą wiarę, tylko żeby przestać wierzyć w rzeczy, które przeszkadzają wziąć rzeczy od Boga. Które nas ograniczają, które, wiecie, bo jest, jak wiara jest do ziarnka, tak? Ale popatrzcie się, są jakby te ciernie. Czyli te ciernie to są tak jakby wszystkie te inne rzeczy, blokady w nas. I one zagłuszają, one nie pozwalają, żebyśmy po prostu wzięli rzeczy, żebyśmy owocowali w Bogu. Żebyśmy korzystali z tego, co po prostu... I te, tych chwastów trzeba się pozbyć. Te chwasty to jest złe sposoby myślenia, fałszywe sposoby myślenia, ludzkie sposoby myślenia, a ludzkie to są demoniczne sposoby myślenia. Bo Jakub mówi, że po prostu to jest mądrość ludzka, demoniczna. Ludzie, jeśli nie czerpią od Boga mądrości, to czerpią ze świata demonów. Bo są tylko dwa źródła. Albo Boże, albo demoniczne. Które tak ładnie jest nazywane ludzkim. Jak idziecie do szkoły, to słuchajcie, wszystkie te nauki, które są demoniczne. Prawda, ja teraz. Trzeba iść. Nie, ja nie mówię ci, żebyś nie chodził do szkoły, ale chodzi o to, żebyś poznawał. Nie, posłuchajcie, chodzi o to, żebyś ty też poznawał Słowo Boże i konfrontował te nauki. Żebyś wiedział, co mówi Słowo Boże odnośnie tego. Mocny przykład, jak uczą w szkole, że człowiek pochodzi od małpy, to ja do Daniela Koneli tłumaczę, że jeżeli nauczycielka tak twierdzi, no to może ona i pochodzi, ale wy pochodzicie od Adama. Możecie jej to śmiało powiedzieć. Trzeba to wszystko weryfikować. Dokładnie. I nie wierzyć we wszystko, co mówią. No, bo dokładnie. Gdyby uwierzyć we wszystko, co mówią w szkole, no to po prostu to szaleństwo czyste. Popatrzcie się, Jezus jak umierał, przed śmiercią powiedział, wykonało się. Wykonało się. Czyli co? Czyli doskonale się stało i już nie potrzeba nic do tego dokładać. Naprawdę, my nie potrzebujemy żadnego działania, żeby wziąć od Boga rzeczy, które On obiecał tym, którzy wierzą. Oprócz wierzyć. Ale wierzyć właściwie. Wierzyć we właściwe rzeczy. Wierzyć Jemu. A nie wszystkim tym innym rzeczom dookoła. I z tym sobie musimy poradzić. Nie chodzi o, wiecie, ile masz wiary, tylko po prostu uczyć się chodzić w tej wierze. Korzystać z tej wiary w sensie takim, żeby po prostu, żeby wszelka myśl, żebym myślał jak Bóg. Dlaczego? Bo On chce, żebym myślał jak Bóg. Dlaczego On chce, żebym myślał? Bo by nie powiedział w Słowie Bożym, żebyśmy myśleli myślami Bożymi. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na dole. Tego, co w górze szukajcie, nie tego, co na dole. Mamy mówić jak Słowo, myśleć jak Słowo, działać jak Słowo. No jakie Słowo? No Słowo Boże. Słowo od Boga. I wtedy, jak funkcjonujemy, to korzystamy z tego. To jest jak gdyby taki warunek, tak, ale który nie wymaga od nas, że my musimy na to zapracować, tylko musimy się po prostu pozbyć pewnych rzeczy. Nie? To jak się ubrudziłeś, to się musisz wykąpać, bo dopóki się nie wykąpiesz, to chociaż wiesz, że woda leci, ale jak tam nie wejdziesz, to nie będziesz czysty. No musisz się gdzieś poszorować, wiesz, troszkę tego brudu gdzieś tam weszło w skórę, więc musisz tam, wiesz, troszkę dłużej posiedzieć w tej wodzie. Popatrzcie się, Słowo nawet mówi, że jesteśmy oczyszczeni co? Kąpielą wodną przez Słowo. Z czego? No z tego ziemskiego sposobu myślenia. Z tych
wszystkich rzeczy, które nas ograniczają, które sprawiają, że po prostu nie jesteśmy w stanie wziąć od rzeczy od Boga. Albo nie robimy rzeczy, bo czasami, wiecie, robimy jakieś rzeczy, nie wkładając w to wiary, no bo ludzie patrzą, no bo ktoś oczekuje tego ode mnie. Ja się łapię na tym często. Nie, naprawdę. Ja chcę być z wami szczery. Czasami ktoś prosi, żebym się o niego pomodlił, ja się o niego modlę, nie? I wiecie, w głowie mam, no ale wiesz, to, tamto, nie? Słuchajcie, jak ja bym miał te, myślał o tych ograniczeniach, to ja bym słowa nie wypowiedział. Ale mówię. I wiecie, że czasami jestem zaskoczony, że się stało, mając w, wiesz, za sobą te wszystkie myśli, które tam gdzieś, wiesz, są, że jeszcze to powinienem tamto i siamto i jeszcze owam to, że tutaj, wiesz, nie zrobiłem tego, a tu za mało czytałem, a tu się nie modliłem jeszcze dzisiaj, a tu, wiesz, tam coś tam. Do Danci pyskowałeś. Rzekło się. Tego Jarek nie powiedział. Ale nie, on mało. Wytnie się, on tak? Mało, ostatnio mało pyskuje. Poddam się. Nie, naprawdę, to co nas ogranicza, to nie jest brak wiary, tylko po prostu wiara w niewłaściwe rzeczy. Bo my mamy tą wiarę, tylko ją angażujemy nie tam, gdzie potrzeba. A jak ją zaangażujemy, tak jak Bóg tego chce i tak jak potrzeba, to się dzieją rzeczy. Tak? I mogłaś tego doświadczyć. Proste? Proste. Możesz to samo. Serio. Będziesz w szkole, komuś się coś będzie działo, możesz zrobić to samo. I wyrzucam. Odpinam pompy i wyrzucam. Amen. Rozbijamy w ściany. Bo słuchajcie, to jest naprawdę... I wiecie, tam... Człowiek taki dosyć popaprany miał, wiecie, taki ten, taki młodzieniec, taki, wiesz, tu szalony, tu tamtego, tu jeszcze papierosa palił, tu coś tam, tu tam, wiesz, tego, nie? Ale wiecie, wychodził na miasto, w tej prostocie nakładał ręce i ludzie byli uzdrowieni. Bo to nie, bo palenie przez kogoś papierosa nie jest warunkiem uzdrowienia. Ale gdyby myślał, że skoro pali, to Bóg nie może przez niego działać, to już by się nic nie stało. Ludzkie myślenie. Tak. Ludzki sposób myślenia, nie? Samo w sobie palenie papierosa to jest tylko psychologia, że jest złe. Jeżeli truje siebie notorycznie, no to jest złe. Natomiast sam fakt zapalenie papierosa nie jest sam w sobie grzechem przecież. No, żeby to rozkminić, no, prawda? Na czynniki pierwsze. Ale więc, jeśli... Więcej się zatrujemy stojąc tak, przy samochodzie uruchomionym niż papierosem. Nie, tak naprawdę trujemy się wszędzie. Dokładnie. Aczkolwiek nie polecamy tego, nie? To nie jest zachęta. To nie jest zachęta do palenia papierosów, nie? Ale chodzi o to, że wiecie, jest po prostu ktoś nam, to co mówiłem, dopóki nie było prawa, nie było grzechu. No tak. Powstało prawo i nagle stały się po prostu ograniczenia. Coś, co cię generalnie w jakiś sposób oddziela, tak? Popatrzcie, Jezus umarł za grzech. Grzech nad nami nie panuje. Jest pozbawiony władzy, ale ty możesz mu z powrotem tą władzę dać. No właśnie. Znowu stać się jego niewolnikiem. Proste. Dlatego Paweł mówi, nie dajcie się, nie poddajcie się. Kto pewne rzeczy robi, tego się niewolnikiem staje, nie? I cały czas chodzi o to, a jak się staniesz niewolnikiem, to ten niewolnik, to ten pan twój, bo on ci będzie przypominał, kto tu rządzi. Będzie przypominał i to ciągle będzie gdzieś z tyłu głowy. To nie jest problem u Boga. Bóg nie jest problemem. Bóg chce. Popatrzcie się. Jezus nie mógł uczynić cudów w mieście, gdzie go znali. Skąd pochodził? Dlaczego? Że Bóg nie chciał? Nie, bo jak, wiesz, to jest na zasadzie takiej, że jak ty znasz kogoś, widziałeś go, tego, znasz rodzinę, to tamto, to ci do głowy nie przyjdzie, że on może coś takiego zrobić. U nas w rodzinie?
Nie wiem, czy ktoś został uzdrowiony. Nie. Nie. Ale też nikt się... Macie, modliliśmy się o nogę. Mamy. Ale to maście. No. Nie. Nie, uzdrowieni byli, ale to wiecie, to już w momencie takim, kiedy jak gdyby myśmy już jak gdyby przymusili ich do pewnych rzeczy, nie? Moja mama to ile razy żeśmy pojechali, to po prostu uzdrowiona. To wiecie, przyjechaliśmy, leje się z nosa katar taki, że po prostu wiesz, oczy zawione, wiesz, siny, czerwony cały nos, wiesz, taki po prostu, wiesz, oczkami tak, wiesz, ledwo. Jak żeśmy przyjechali, to po prostu, wiesz. Ile się katar? 7 dni albo tydzień, nie? Leczony 7 dni, leczony tydzień, tak? Albo i dłużej. A ja zrobiłem tak. Kocham cię, mamusiu, w imieniu Jezusa bądź zdrowa teraz. Puściłem ją za 5 minut. Ty, kataru nie ma. Zdrowa jestem. I coś jeszcze? To jeszcze się pomóc? Coś tam... A to jeszcze tyle. Ja już wiesz, katar żeśmy za... A ty jeszcze opięty się pomóc, bo tu wiesz coś tamtego, nie? A ty jeszcze to. Kurczę, normalnie. I później żeśmy mogli się ochrzcić Duchem Świętym, została ochrzczona i w ogóle, wiecie, pełno rzeczy, nie? Taki full pakiet, nie? To, później to już było tak, że ten, jak ona dzwoniła, ja mówię, co tam, jak tam u ciebie? A, no wiesz, wszystko dobrze, wszystko. Przez telefon słyszę, że jest niedobrze, nie? Że coś tam, wiesz, ten... Ja mówię, no ale tak ze zdrowiem wszystko jest okej, okay, tylko no... A, co ja tam będę głowę zawracać? Mówię, ludzie mają większe problemy, wiesz, nie? No bo to taka, wiesz, taka skromność taka, nie? No ale mówię, no co się dzieje? A wiesz, no znowu mnie tam noga boli, mówi ten, coś tam, kręgosłup mnie... A, z kręgosłupa! Operację miała mieć, tak? Na kręgosłup. Też. Została uzdrowiona wtedy. Ale z tą nogą, nie? A ja mówię, dobra, no to przez telefon, nie? W imieniu Jezusa Chrystusa, stopo, bądź teraz zdrowa. Pytam się, jak? Ty, no nie boli. Ale to jedyna mama. Wierząca. Dlaczego nie byli uzdrowieni? Bo nie wierzyli. Nie wierzyli, że Jezus może cośkolwiek uczynić. I dlatego, że nie wierzyli, nie przychodzili. Tylko na niektórych kładł ręce i ci byli uzdrowieni, na których położył ręce. Dlaczego położył na nich ręce? Bo przyszli. To nie było. Albo przynieśli. To nie było tak, że Jezus szedł po mieście, dobra, gdzie tu macie chorych, mówi, bo ja tu teraz będę wszystkich uzdrawiał. Ja nigdzie tego nie widzę. To jest na zasadzie, jak napotkałeś chorego, mogłeś mu uczynić dobrze, to mu czyniłeś dobrze, nie? Jeśli możesz uzdrowić, a każdy z was może, każdy wierzący może, mało tego, powinien, to tak naprawdę jak spotykasz kogoś, nie wiem, w pracy, na ulicy, w sklepie i widzisz, że ma potrzebę, to co stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć, bądź zdrowy teraz w imieniu Jezusa? Co stoi na przeszkodzie? No? Wielkość wiary? Nie. Wiara w to, że nic się nie stanie. No, ludzie patrzą. A gdzie obawiają się strach. Gdzie to tak na środku? No ja już nie mówię o strachu. Nie? Ja już nie mówię o strachu. Ale emocje. Jakieś tam ten... A jak się nic nie wydarzy, to się wygłupie. Tak. To się będą śmiać. Jak to będzie wyglądać? O, to Bóg, to Bóg wiesz, no. Bo my czasami po ludzku staramy się usprawiedliwić Boga. Albo nie zrobić czegoś, żeby ktoś później czasem coś nie miał doświadczenia złego z Bogiem. My się martwimy o Boga. Rozumiecie? To są, wszystko to są warownie w naszych umysłach. Wszystko to są warownie. Wszystko to są po prostu rzeczy, które sprawiają, że nie robimy pewnych rzeczy. Spróbuj, Daniel, kiedyś w szkole. Coś się stanie, podejdź, chwyć za kostkę, czy tam za coś. Ktoś, nie wiem, uderzy się, powie, że go boli, złamanie, cokolwiek. Co wiesz, bądź zdrowy. Nawet nie musisz mówić w imieniu Jezusa. Będziesz pomógł. Sama świadomość tego, że wiesz, w czyim imieniu to robisz, wystarczy.
A jak zostanie uzdrowione, to mu wtedy możesz powiedzieć, dlaczego tak się stało. Każdy z nas. Nawet Kornelia. No, jest proste. Trzeba tylko po prostu zmusić się do pewnych rzeczy, przezwyciężyć strach, obawy, wstyd, jakiekolwiek tam różne rzeczy. Dancia długi czas nie mogła się ten, aż w końcu gdzieś tam znalazła się w sytuacji w kwiaciarni, że lubi kwiatki, jak widzicie. No to się pląta po takich miejscach jak kwiaciarnie. Jaka kobieta nie lubi kwiatów? Oj, są. Są takie? Są. Jeszcze nie spotkałam. Lubię, mają mam koleżankę, która lubi kwiatki, ale że to o, tak? Mnie wszystkie uschły. Uschły, gdybym jak nie podobała, to mama by już nawet swoje zakresy pomaga podlewanie ogólnie. Mnie wszystkie by uschły. Ale ty nie dlatego, że ich nie lubisz, tylko nie dbasz o nie, nie? Nie mam czasu na nie, po prostu. No, nie chcę ci się przyznać. No, dzieci wszystko powiedzą, mam nie? Dwa, które... Czasami nawet więcej! Bo to kaktusy nie potrzebują wody, tak? Ja akurat nie kaktusy. Słuchaj, ja ci powiem tak, że u nas w pracy, tam gdzie pracujemy, to nawet kaktus usych. No, no, to też. To się wszyscy za głowę łapali, jak to jest możliwe, no, że kaktus usych. No, z igły zjadła. No, więc poszła gdzieś tam do kwiaciarni. Tu już w Białymstoku jak byliśmy, nie? I kobieta gdzieś tam się po kwiatka schylała, coś tam, o, jak mnie boli, jak mnie coś tamtego. No i pomodliła się. Kobieta została uzdrowiona, a ta wystraszona uciekła z kwiaciarni. Bez kwiatka. Nawet nie zdążyła powiedzieć, kto to zrobił. No czasami tak jest, nie? Że po prostu... Ale to jest proste, naprawdę proste. Kwestia jest tylko usunięcia tych po prostu warowni, zburzenia tych warowni. Pierwszy raz najgorszy. No bo to pierwszy raz, drugi, trzeci. Wiecie, może być tak, jak to... Gorzej, jak się nie uda za pierwszym razem, drugim, trzecim. Słuchaj, słyszałem o człowieku, który 1000 razy się to robił i się nie udało. Aż za 1001 zadziałało. I teraz zmarło? I teraz działa. My, pamiętam, ze szwagrem pierwszy raz modliliśmy się o chorego po wysłuchaniu takich wykładów Hunterów na temat uzdrowienia. To było w 95, 4, może 6 roku. Po wysłuchaliśmy tych kazań, tacy byliśmy wow, nie? Idziemy teraz uzdrawiać, położyliśmy ręce, pomodliliśmy się. No i dzwonimy na następny dzień, pytamy się jak? No nie żyje. Wiecie, pierwsza rzecz, to która się pojawiła, mówię, to nie działa. Coś jest nie tak. Kurczę, to miało być takie proste, nie? Mogliśmy już więcej nie nakładać rąk. Ale z uporem maniaka żeśmy dalej nakładali. Aż w końcu widzieliśmy uzdrowienie. Widzieliśmy wydłużające się nogi, widzieliśmy jak ludzie, wiecie, kręgosłupy się im, wiesz, przestawiają, miednice i różne rzeczy, nie? No wiele, wiele takich uzdrowień mieliśmy, nie? Mieliśmy, nie mieliśmy, nie? Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to wszystko tam funkcjonuje do końca, nie? No i tak człowiek się później oczekiwał wielkiej wiary, później oczekiwał, że im więcej słowa, wiecie, że wiara rośnie ze słuchania, z czytania słowa. Ona nie rośnie. To ty rośniesz w wierze. Wiara nie rośnie. Nigdzie nie jest w Nowym Testamencie napisane, że wiara rośnie. Jest przyrównana do ziarnka, tak? Później jest druga historia, gdzie po prostu ziarnko gorczycy... No, w każdym razie, wiecie, wielkie drzewo, ale nigdzie nie jest napisane, że wiara rośnie, nie? Natomiast jest napisane, że my wzrastamy w wierze. Albo, że w miłości przez wiarę. Rozumiecie? Natomiast nigdzie nie jest napisane, że wiecie, że nigdzie nie ma czegoś takiego, że po prostu wiara musi urósć, żebyś ty, im więcej wiary masz i ona wyższa jest, w tym łatwiej po prostu, wiesz, pewne rzeczy przychodzą. Nigdzie czegoś takiego w Nowym Testamencie nie ma. Wystarczającą ilością wiary jest ziarnko gorczycy. Jest to dar Boży. Nawet niewierzący wierzą w rzeczy,
I wierzą i dzieją się im te rzeczy. To, co wiecie, najłatwiej, jak najłatwiej jest zauważyć właśnie to działanie wiary, to właśnie w takich pospolitych rzeczach, które robimy, no typu bankomat, typu nie wiem, tam to, co mówiłem o tej karcie, nie, że tam żonie daje tylko bez PIN-u i idzie i kupuje, nie. Więc po prostu wiele, wiele jest takich rzeczy, gdzie możemy zobaczyć, ile tej wiary tak naprawdę potrzebujemy. Ona jest po prostu niezauważalna, a jednak dzieją się rzeczy. Jednak postępujemy w wierze. Masz zielone światło, tak? To wierzysz, że jest bezpiecznie. Czasami nie patrzysz na boki. Może się okazać, że nie jest bezpieczne, bo jakiś wariat jedzie się zagapił albo coś tam i przejechał na czerwone, no i bam. Ty miałeś zielone, a on miał czerwone, miało być bezpieczne, a nie było. Stąd jest napisane, zachowaj szczególną ostrożność. Nawet jak masz zielone. Łapiecie, wiecie, tak? Dla was to zrozumiałe jest? Łatwiej? Łatwiej teraz, nie? No, teraz trzeba praktykować. Wiecie, co robić. Teraz trzeba praktykować. Nie zniechęcać się po pierwszym razie. Naprawdę. Jarek, ty ostatnio, wczoraj chyba, czy dzisiaj rano wrzuciłeś na Facebooka słowa z psalmu, no, że ufam Panu tam Bogu wiekuistemu, dzisiaj, takiego, tak? Dzisiaj. I dla mnie to jest właśnie podsumowanie tego wszystkiego, że jak ja myślę o wierze, ja to sobie przekładam w ten sposób, że myślę o bezgranicznym zaufaniu dla Pana Wszechświata, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. No, bo to o to chodzi. Dosłownie to o to chodzi. Ale jak Mu możesz zaufać? No, musisz Go poznać. Musisz Go poznać takim, jakim jest naprawdę. Nie takim, jak Job, który słyszał tylko kłamstwa na temat Boga i w te kłamstwa wierzył i był przekonany, że Bóg właśnie taki jest. Koledzy tak samo. Jego przyjaciele tak samo. Jak czytasz, wiecie, księgę Joba, to tak naprawdę to wiesz, to co czytasz tam, no to musisz od razu wziąć pod uwagę. Tak naprawdę powinno się przeczytać 41 i 42 rozdział na początku, czyli wiedzieć, jaki jest koniec, żeby zacząć czytać od początku i rozumieć całość. Mnie tak kiedyś Bóg powiedział, jak nie rozumiesz, czytaj od końca. Bo zazwyczaj jest gdzieś jakieś podsumowanie. O co chodzi w tym wszystkim, nie? Ja wiele listów tak po prostu, wiecie, i w kółko. I magluję tam. Wiecie, kiedyś w zeszłym roku byliśmy w takiej społeczności, gdzie człowiek powiedział, że postanowił 3 razy przeczytać Nowy Testament w roku. To był kwiecień, a myśmy już chyba z 20 razy przeczytali. A znana osoba, znana persona, znany kaznodzieja i w ogóle, on postanowił sobie, że w tym roku przeczyta go 3 razy. No to ja się pytam, czego on jest pełny, jakiej doktryny? Bo na pewno nie Słowa Bożego. No bo jeśli on dopiero ma zamiar przeczytać 3 razy, nigdy. No to słowo w nim nie mieszka. Jak ono będzie mieszkało w tobie, jeśli ty przeczytasz raz w roku? No wiesz, no możesz gdzieś kojarzyć coś, pewne rzeczy, ale ono nie mieszka. Ono, żeby mieszkało, to ono musi po prostu być tak w tobie, że ty po prostu wiesz, ty wiesz, że wiesz, że wiesz, że wiesz. I wtedy każda myśl, która się sprzeciwia Bożej myśli, Bożym warunkom, tak jak jest w niebie, będzie przez ciebie konfrontowana i odrzucana. Jak się chcesz sprzeciwić tej myśli? Jak chcesz sprzeciwić się diabłu? Jak diabeł przychodzi do ciebie? Gadając. Udając lwa, rycząc na ciebie. Jak się mu chcesz przeciwstawić? No ryknąć na niego. No tylko w ten sposób. Kiedy rykniesz na niego, ale jak musisz, czym musisz, Słowem Bożym musisz ryknąć. To musi być coś, co on bierze pod uwagę, czego się boi, na co reaguje. I w imieniu Jezusa, nie?
Przecież tam nie pisze, przeciwstawcie mu się w imieniu Jezusa, ucieknie od was. Nie. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Co to znaczy mocniej w wierze? Że ty wiesz, że wiesz, że wiesz. Że to słowo jest w tobie, że to ono w obfitości, że otwierasz usta i jesteś tak obfity słowa Bożego w swoim sercu, że się wylewa tylko słowo Boże. Bo z obfitości serca mówią usta. Jeśli jesteś obfity słowa Bożego, to tylko słowo Boże będzie wychodzić z swoich ust. Z nami w pracy już nikt nie próbuje gadać. Bo my na wszystko mówimy jak słowo Boże. Ktoś tam mówi, o, idzie burza, nie? A wiesz, no to możemy ją zgromić zawsze. To tak jak Karl kiedyś mówi też w takim wykładu, nie? Że po prostu w pewnym momencie to jest tak, że po prostu cokolwiek, gdziekolwiek się odzywasz, to i tak masz Słowo Boże na daną sytuację, nie? Mówisz jak Słowo i później ludzie ze świata to w ogóle nie chcą z tobą funkcjonować, bo wiesz, no bo ty jak się odezwiesz, to od razu wiesz Słowem Bożym, nie? Reagujesz Słowem Bożym, nie? To jest ta sytuacja, w której po prostu już mówiłem, że Anka krzyczy, o mamo, ale fajnie grat, nie? A ty, wow, samochód, w imieniu Jezusa gradzie przestań padać. A później, no co ty zrobiłeś? Taki piękny grat padał. Ona wiedziała, kto to zrobił. To jest jak z tą muchą, która cię po prostu drażni, a ty mówisz, padnij teraz w imieniu Jezusa. I mucha, pich. Bo mówisz, reagujesz tak, jakby zareagował Jezus. Ale wtedy, kiedy jesteś pełen Słowa Bożego. Wiesz, co masz powiedzieć. Nie zastanawiasz się, co masz powiedzieć. Po prostu jedyne, co masz, to masz Słowo Boże. Do takiego miejsca każdy z nas musi dojść. Chcąc funkcjonować w Królestwie Bożym, zwyciężać, działać dla innych, nieść Królestwo, być światłem, to jest warunek. Każdy z nas. Bez wyjątku. Mały, duży, świeży. Oczywiście, że jest potrzebny czas, nie? Ale żeby to było, to trzeba zacząć robić to, nie? Trzeba zacząć czytać, trzeba zacząć studiować, trzeba zacząć się tym karmić, trzeba zacząć rozmyślać na tym, trzeba po prostu... I wtedy zaczynają działać. To nie jest warunek uzdrowienia. Posłuchajcie, to nie jest warunek uzdrowienia. Jak ty będziesz znał Słowo Boże. Chodzi o to, że znajomość Słowa Bożego pozwoli ci wierzyć Bogu, a nie przeszkodą, a nie warunkom. O to chodzi w tym wszystkim.